every love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczek, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry, oczywiście Nos Tale na serwerze Nos Evolution. I w sumie ludzi skazani, byśmy przyszli do konkretów, zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę i pięknąć się magiczny prostokącik zwany subskrypcją. I ogólnie ludziska, na samym początku byśmy poruszyli kwestię zbroi, którą otrzymam w ubiegłym odcineczku, znaczy dwa odcinki wstecz, tak to mogę powiedzieć. I mamy tą zbroję już na sobie. Potrzebowałem ludziska dokładnie aż 300 perfum, żeby w ogóle być w stanie włożyć tutaj tą zbroję. I naprawdę ta zbroja wygląda na mnie fenomenalnie, tak to mogę powiedzieć, wygląda na mnie fenomenalnie. I ogólnie coś jest z ludziska Event, tak jak patrzę. Zobaczcie sobie na to, co tam mamy ciekawego napisanego, że jest zwiększona szansa na ulepszenie broni i łuku. Oczywiście broni i zbroi, a zarówno ulepszenie karty specjalisty o 30%. Co oznacza? W dniu dzisiejszym postanowiłem, że sobie delikatnie poulepszamy bukacza. I w sumie zobaczymy, jak to się potoczy wszystko. Więc w sumie trzymajcie ludziska za to kciuki. Używamy sklepu. I w sumie jak ze starych dobrych lat. Tutaj w sumie mieliśmy szansę w wysokości 70%. Bo skoro mamy 25% faila, 5% to jest 30%. 70% to jest 21%. Czyli wychodzi na to, że niby mamy tutaj 91% szansy na to, że wejdzie. W sumie mnie to zawsze zastanawiało, jak to jest z tym. Jak to jest z tym? Skoro mamy 91%, to było 5% faila i 20%, znaczy 5% spalenia i 20% szansy, że nie wejdzie. Nagle mamy 91%, to co się z tamtą resztą dzieje? To jest taka rzecz totalną tajemnicą, tak to mogę powiedzieć na tym ogólnie. Ogólnie mogę powiedzieć, że to jest totalna tajemnica. Kupmy sobie na początek 6 zwoju i zobaczymy sobie, jak to się wszystko potoczy. Ulepszamy więc sobie na plus 4 teraz w tym momencie. Wejdzie czy nie wejdzie? Dobra, mamy plus 4 na plus 5. Pamiętamy, było 50% szansy, więc teraz mamy 65% szansy. No jednak ta różnica jest dość spora, nie będę ukrywał. 15%. Ojojoj, i nie weszło. Na plus 5 już nie wchodzi. Czy to jest już ten moment? O nie! Aha. Wszyscy robią, patrzę na to, jak się tracić pieniądze. O! To jest tylko plus 5. Powiem wam, ludziska, taką historię. Ogólnie, jak byłem młodszy, ja mam ogólnie jedno z Tale'a. Kiedy to było? Bardzo dawno temu. Naprawdę bardzo dawno temu, to były mniej więcej czasy, jak w momencie, że grało się na Nostale'u, to wbijało się level na przykład na Enkidach. Mniej więcej w takich regionach się ekspiło. I pamiętam, że ulepszałem sobie wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, walka. Walka na plus 5. Ogólnie sytuacja była taka ludziska, że ulepszałem go bodajże, nie wiem jak to powiedzieć, 5 razy na PL-u. To były wtedy czasy, kiedy 200k plus biurka i tak dalej, to naprawdę było wow. Naprawdę były pieniądze, no nie będę ukrywał. No i po prostu, jakby to powiedzieć. No nie weszło, się załamałem. Zawsze twierdziłem, że dla mnie ulepszanie karty specjalisty na plus 5 to jest totalne nieszczęście. Tak to nazwę, totalne nieszczęście. No, dawajcie mi to plus 9, ludziska. Plus 9. W ogóle też jest takie, że nie wiem, ile kupić tego, bo też nie chcę wydać za dużo pieniędzy na to. Taki bezsensowny sposób. W ogóle ile mam jeszcze piórek? Piórek mam jeszcze dość sporo. Może wykorzystamy wszystkie piórka? W sumie zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
Dobra, mamy plus 9, lecimy na plus 10. Tutaj 40, 40, czyli 20% szansy mamy na to. Czyli teraz mamy 26% szansy na to, że zostanie ulepszony włókacz na plus 10. To w sumie jest to sporo. Chciałbym skończyć na plus 13. Uwielbiam plus 13. Bo jednak plus 12 było takie zawsze, takie wiecie, czerwone, takie małe skrzydła. Plus 13 zawsze mi się podobało. To było coś w tych skrzydłach naprawdę niesamowitego. Dobra, kupię sobie jeszcze 5 zwoi. Może w tych 5 zwojach się zmieścimy. Jakbyśmy się zmieścili, to bym był naprawdę niesamowicie szczęśliwy. I proszę do mnie nie pisać. Proszę do mnie teraz w tym momencie nie pisać, bo to nie jest chwila na to, żeby do mnie pisać. A jak możecie pamiętać, ja zawsze nagrywam filmy w nocy. W nocy ludziska jest pierwsza 7. Pierwsza 7 i tak mnie atakujecie. Dobra, 1600 piórek zostało niby. Mi się zdaje, że te 40 kaka na spokojnie wystarczy. Do końca. Plus 9. Plus 10! Plus 10 mamy ludziska. Więc to jest bardzo dobra informacja dla nas. I kupujemy sobie na sam początek 15 czerwonych zwoi. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jak to się potoczy. Na co mam szansę, na co nie mam szans. Też by się przydało kupić podkę inicjalizacji. Nie będę ukrywał, bo jednak wygląda ten włókacz tragicznie. Sami sobie to zobaczcie. 17 atak, 0 def, 70 element, 0 HP. No i co mogę o tym powiedzieć, włókaczu? No. I wie w sumie po co on jest. Tak to mogę powiedzieć. To... Szczerze, ludziska. Kiedy go wie, naprawdę kiedy go wie. Ale powiem tak, jak się w dwójkę XP, to taki wokat wystarczy. No ale jednak chciałbym w końcu zrobić to samemu, a samemu jednak to będzie zdecydowanie lepiej. Więc w sumie zobaczymy. Ogólnie powiem wam, ludziska, też taką ciekawostkę, bo ostatnio otrzymałem hejt. Że jestem takim nieudacznikiem, że gram tylko na privach z tego powodu, ponieważ nie dałbym sobie rady na serwerze polskim. I tak w sumie w momencie, kiedy to przeczytałem, tak się spojrzałem na tą, na ten hejt i tak się zastanawiam, kurczę, jak ja to uwielbiam, takie wiecie, takie disy, nic pierduchy. Prawdziwie mówiąc, powiem tak, gdyby S6 nie upadło, to ja bym ciągle na tym serwerze grał. Spokojnie bym się rozwijał, ciągle kontynuował to, bo jednak na PL-u się jakoś tak inaczej gra. Jest więcej jednak osób, z którymi można pogadać, pośmiać się i tak dalej. Aktualnie serwer nie mają czegoś takiego w sobie wow. Jak na przykład miała Vandetta czy tam Nosebite. Że się po prostu siedziało i się grało. Tutaj no nie ma tego. Tutaj tego nie ma. Nie odczuwa się tego, może dlatego jest taki hejt. W sumie higowie. No, w sumie wiecie jak to jest, że ludzie bardziej patrzą na to. O mój Boże, tutaj na PL-u no, wszystko się utrzymuje tak ciężko. Prawdziwie mówiąc, wbiłem tam ten 50 AW na PL-u i potem robiło się te rajdy. Te rajdy jeszcze były na przykład, wiecie, Edenie, potem Beliale. Powiem tak, ja wtedy zrobiłem tak gruby pitos na tym serwerze, gdy spokojnie, tydzień gdy... O! 11, 13, tak? Aha, 11. Że wprawdzie mówiąc ludziska, byłem naprawdę wtedy już na takim etapie, gdyby se... Prawdzie mówiąc, byłem na takim etapie ludziska, że w sumie gdyby serwer nie upadł, ja bym się rozwijał naprawdę mega szybko, bo ja już miałem w planach expanding kont do 88 poziomu, robienie fabuły, coś tam, robienie czegoś już na nowe większej ilości, więc naprawdę planów było dość sporo. Nie będę tego ludziska ukrywał. Planów było naprawdę mnóstwo. No i jak możecie zobaczyć,
No niestety nie weszło, ale tak jak powiedziałem na początku, że niby skończymy na 13 i się skończyło na 13. To mi się bardzo podoba i użyjemy sobie po tej inicjalizacji i niestety musimy się pożegnać z ładną liczbą wysokości 100 milionów. Ajajaj, ale wielki ból. I w sumie teraz mam taką... Tak się w sumie zastanawiam. Nad jedną rzeczą. Jedną rzeczą się w sumie zastanawiam. Co tu? Czekajcie, zrobimy sobie to tak. Aha. Nie bym wam to pokazał. Dobra. Jesteśmy sobie na nosapkach. Ogólnie ludziska chodzi mi o to, że tam mamy plus 13. I muszę wziąć pod uwagę to, że w ogóle nie posiadam żadnych jednak SL-ek. To jest rzeczą dość abstrakcyjną. Więc tutaj będzie po 0. Myślę, że mogę zrobić sobie na razie 90 atak. I tutaj wyjdzie 20 element. A czy 25 wejdzie? Ale czy na pewno tak potrzebuję? To najwyżej bym sobie zrobił 10. Może coś takiego bym zrobił. Bo w sumie te 30 punktów to będzie chyba tylko 4. No, tylko 4 w atak. A nie będzie jakoś spadał, nic nie przyszedł 10 atak, bla. Lepiej będzie, jak dam sobie chyba tak. A nie, albo zmienię sobie w taki sposób. No to sobie Vukacza dozdamy w taki sposób. Więc w sumie wracamy na Nostaila. Tup. No i teraz ludziska. Tu. Używamy podki inicjalizacji. I tak. 90 atak lecimy. 90 atak, potem 20 element. No bo zapomniałem, że jednak ten element jak się zdaje, to on potrzebuje po prostu po jednym punkciku. Więc w sumie tutaj nie będzie żadnego problemu. 90 atak, 20 ele. Tak jest. I 10 HP. W sumie to w taki sposób zostawię. No wiem, że ten pobliż jest trochę śmieszny, wprawdzie mówiąc. O, to są te buty, te naprawdę bardzo fajne buty. No wiem, że to tak delikatnie śmiesznie wygląda, jeżeli chodzi o te resy. Ja dużo biję 7K. Ja pamiętam taką sytuację kiedyś. No, jeżeli chcesz wejść na ten, na light, musisz bić ze spacji co najmniej 5000 złośnika. Jeżeli nie będziesz bił, to nie wejdziesz na light. Tak było ludziska. Kiedyś, za starych dobrych lat. Dobra, i w sumie z tym akcentem będę się ludziska z wami żegnał. Dziękuję ślicznie oczywiście za uwagę, więc pamiętajcie, mordeczki o zostawieniu soczystej łapeczki, piękną ci się magiczny prostokąciku zwanym subskrypcją. No i w sumie ludziska z mojej strony to byłoby tyle, więc oczywiście, ciao.